Siemaneczku, czysi czołem, czeski z tej strony, witam was serdecznie, witajcie ocaleni, tak jak tutaj jest, proszę bardzo, nazwane, w Taora Survival. Taora Survival, ale właściwie to Taora Beginning, czyli taki prolog, wersja demonstracyjna, która jest za darmo na Steamie od 8 grudnia. Ja dostałem chwilę wcześniej kluczyk też od twórcy. I co ciekawe, co mi się bardzo podoba, bo jak ja dostałem wcześniej, tam sobie chwilę spróbowałem zagrać, ale nie było jeszcze dla języka polskiego, teraz mamy całkowicie grę jeszcze również po polsku, co na wielki plusik dla niego. I czym jest ten survival? Survival jest to taki bardziej w low poly stylu, gdzie, jak sobie tak sięgam pamięcią, nie przypominam sobie, żeby był jakiś dobry survival w low poly. Jak teraz sobie próbuję przypomnieć, to może wy znacie jakiś fajny survival, który jest w grafice typu low poly, bo jak tak sięgam, to zazwyczaj się okazuje gra w low poly survivalem jakimś takim kupą, nie? mówiąc sobie po prostu. I tutaj mamy jakby takie aktualne cechy, czyli co aktualnie w grze jest. I obszerny tam świat do przemierzania, różnorodni wrogowie, ale to, co mnie najbardziej zaciekawiło w tej grze i dlatego chciałem sprawdzić tą grę, to pojazdy, które można prowadzić i dostosowywać. I to mnie zaciekawiło najbardziej, bo tak to widzę, to jest zdobywanie łupów, tam tworzenie przedmiotów, wiele zadania NPC, umiejętności, cechy. Takie standardowe chyba rzeczy, tak mi się wydaje. No i plany na przyszłość, czyli dopiero pewnie w pełnej gdzieś tam wersji, nowe miejsca do eksploracji, nowe zadania, nowe pojazdy, doszlifowanie, tam zdobywanie, zarządzanie posterunkami. Zobaczymy. Cyk. I tak, zrobiłem sobie nową grę, bo tutaj sobie tylko na chwilkę sobie chciałem spróbować i ten... I jak to mniej więcej... Czy to w ogóle działa? No i działa. No, nie można opcji tutaj włączyć jeszcze, ale to no jest, powiedzmy, prolog. Opcje dopiero będzie można w grze włączyć. Witaj w Taora, gra jest obecnie w fazie rozwoju. Dobrze, tam liczne błędy, no mogą być błędy, no wiadomo, no to jest też prolog, tak? To jest taka w fazie testów rozwoju gra, no mogą występować błędy. No i mamy nową grę. Ptaszki świerkają. Mamy tutaj taką oto bazę. Weź siekierę z magazynu. Mamy tutaj takiego też pana. O, ale fajnie kręci głową, patrzcie. Ziu. Dobra, nieważne. Siekierę. Magazyn. Cyk, ekwipunek. Mamy siekierę. Cyk, możemy siekierę. I idziemy ścinać. Weźmy sobie jeszcze to. Weźmy sobie latarkę. Linę. Może się przyda do czegoś. Woda. A i wodę możemy sobie też na skróty klawiszowe tutaj ustawić i jedzenie. Będziemy mogli po prostu pod QE od razu jeść. Dobra. Myli państwo. Czas chyba, czy można jakoś oddalić? O, można oddalić. Dobra, tak mi się lepiej będzie grało. Idziemy zwiedzać. Tam jest całe miasto w ogóle, widzę. Ale mamy tutaj tak. Zbierz 30 kłód drewna. Dobrze. Idziemy jak po jakieś drzewa tutaj w takim razie. A, z piołki można lać. Ale tutaj są te uderzenia mele, to już i tak więcej niż w tym ostatnim The Last Before, który ostatnio wyszedł. Skamie. Ale to jest temat na innym. Może na live'a, zapraszam na live'a, to sobie pogadamy o tym nowym tworze The Last Before i mojej racji, który mówiłem jeszcze tydzień temu, że będą wielkie trzaski dupy, jak to wyjdzie. Ale no. Dobra, weź to ścinaj, chłopie. Bo my potrzebują drewna na opał. Nie wygląda te ścinanie też dobrze. Nie ma jakiejś macha tym. Widać, że to jest robione... Właściwie to nie wiem przez ile osób, ale... Strzelałbym, że to jest przez no, jedną, dwie, góra, trzy osoby robione, ale prawdopodobnie przez jedną. Patrząc na to, jak to na razie wygląda. Ale widać, że też będziemy mieli jakieś bronie później, proszę bardzo, bo tam pod jedynką, dwójką. Że jeszcze nie mamy żadnych broni. Będziemy musieli zdobyć albo wytworzyć. Dobra, ale my tak. 30 kłód. Tu jest jeszcze jakieś kwasty, ale nie mogę ich wyrwać. Tu jest drzewo jakieś. Ale tak trochę inne. Raczej wygląda niż inne. Nie, to jest to same chyba. Cyk! Dobra.
Misja ukończona. Zdobądź expy. Wybuduj warsztat. Okej. Okay. Ale fajne też, że tutaj mamy taką, taki już jakby bazę. Zastanawiam się, czy tu będzie jakiś też element tower defense, że na przykład zombiaki będą was tutaj atakować, a wy cyk, 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 tutaj będziecie musieli bronić. To by było też fajne. Warsztat, budowa. Warsztat poziom pierwszy. Ej, podoba mi się ten taki rozwój takiej bazy tutaj. Zdobądź. Wytwórz łuk. Oh yes. Zaawansowane rzemiosło. Dobra, czy ja mogę tutaj? A, mogę tutaj. Broń, łuk, no. Bieda. Drewniana deska. A jak łuk, to co? Aha, dobra. A zrobiłem deskę za potrzebowałem. Dobra, idziemy po drewno, bo straciłem drewno na deskę. A potrzebuję do łuku. Cyk, jeszcze tu jakieś jedzenie sobie weźmiemy po drodze. No mamy wskaźnik, widzę na dole wskaźnik głodu. Wskaźnik pragnienia i zmęczenia, nie? Czyli też będziemy musieli chyba tutaj spać. Jakby nie, jakby tak patrzeć na te wskaźniki. Ej, na razie to nie wygląda tak źle, jak mi się wydawało, że będzie wyglądać. O, a tu widzę jeszcze jakieś jelonki. Pewnie będzie można na nie polować, bo raczej na piechotę ich nie zdobędę. To jeszcze samochód. Ciekawe, czy będzie można jakoś te samochody rozbrajać? Trudno mi powiedzieć na ten moment, ale fajnie by było. Widzę też, że można coś zbudować. Garaż. Uiz. W przyszłości. No to pojazd, do tych pojazdów i to mi się podoba. Piec? Węgiel. Węgiel zrobić. Ale nie, dziękuję. Chciałbym po prostu zrobić broń, łuk, wytwarzanie. Okej. Okay. A czy ja potrzebuję też jakiejś amunicji? Strzały, no właśnie. By sobie od razu zrobili. Ja robię te strzały, czy nie robię? W sumie to bądź, okej. Okay. Upoluj jelenia. Ocalali mogą zdobywać doświadczenie i kolejne poziomy. Po zdobyciu poziomu otrzymują punkty do umiejętności oraz postaci. Okej. Okay. Co ja mogę... i tu mamy takie drzewko rozwoju. I proszę bardzo, możemy tak. Prędkość sprintu, całkowitego zdrowia, inteligencja, zwiększa wydajność handlu i tworzenia, zwiększa odporność na głód i pragnienie i zmęczenie. Okej. Okay. Całkowite, ale to obrażenia nic nam nie zwiększa, nie? To weźmiemy sprint, żebyśmy mogli szybciej uciekać. A, jeszcze jeden możemy punkt, to może... O, wydajność tworzenia. I co my tu mamy teraz? Tak, damage. Od walki wręcz. A tu od walki... nie, zmiana... ten, szybkość zmiany broni. To może być przydatne. Zdrowie. Odporność na głód. Skradanie. Tylko to wszystko takie procentowe. Właśnie mi się podobają zawsze takie skille, które zmieniają nam styl rozgrywki też, nie? A tutaj tylko tak procentowo widzę. Rozmiar ekwipunku. O. Ja poproszę. Zysk ze sprzedaży. Damage. Obrażenia walki wręcz. Weźmy sobie. Bo później jest tutaj obrażenia pistoletu na przykład. A gdzie obrażenia łuku? Dobra. Idziemy upolować jelenia. Oho. Patrz. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Oho, nie trafiłem. Nie trafiłem go. A, dobra, czekajcie. Ja muszę się na niego naczaić, bo już ten jest uszkodzony. Jelonek. Powinienem go... Dobrze. Czekaj! Nie uciekaj! Endo. Dobra. O, o, o. Oho. Dobra, mamy to. Dobra. No mamy mięso.
Góra. Okej, okay, weź wszystko. Cyk. Kończone zadanko. I tu może tylko też szały odebrać. Stwórz lotnisko. Tfu, jakie lotnisko? Ognisko. Stwórz lotnisko. Nie, nie, nie. No tutaj mi tu. Dawaj czwóreczkę. Ja mogę wziąć te drzewo takie duże. Nie no. Oh yes. Czy liście to będą potrzebne do czegoś? Okej, okay, dobra. No co? Tutaj jeszcze mam jakieś... Wygląda mi to na jakiś... minerał. Może miedź? Bo tak na pomarańczowo to zazwyczaj... A nie, to jest żelazo po prostu. Dobra. No ale też będzie przydatne zapewne. To pewnie też żelazo, bo to jest to samo chyba. Strzały, mówię. Więcej sobie strzał bym porobił chyba. A przynajmniej na razie strzał, bo... Może pójdziemy zaraz na miasto. Tam widzę jakieś budynki na przykład. Mogę tak po prostu w te budynki sobie tam pójść? Puszcz ognisko. Tu na razie jest ognisko. Ale nie. Kamień i drewno. No dobra, wytwarzanie, cyk. I... Aha, no dobra. Umieść ognisko, to czyli było pisane, że tak, tu umieść. I na przykład kładziemy tu, cyk. Gotuj 5 steków. No bo tu aż 5. Aha, bo mamy 5 tych. Dobra. Maxa. Gotowana wołowina. Stejki zrobione. Wytwórz drewniane deski. No dobra. Dechy mi tutaj. Cyk. Dobra. No to co, musimy iść zrobić w takim razie deski. A ciekawe, czy tutaj żywność się psuje w takim razie. Ja bym sobie teraz jeszcze... Czekaj. Ło! Chyba wszedł jakiś kryt, bo wiem, że czacha mu się pojawiła. Aha, trafiłem w drzewo. O, prawie headshot. No tu powinien wpaść kryt, bo tu był headshot. Bo ja tutaj gdzieś strzałę widziałem, o. Że jak w tyłek się celuje, bo jest headshot. Dobra, dawaj. Ale to jest skóry, teraz nie zdobyłem od z niego. O, tu jest coś do wybudowania jeszcze później, dobra. Nieważne. Z siekierą biegniemy. Chcemy zrobić tych 10 desek. Zobaczymy. Na co? Po co mi to te deski? 2, 4, 10. A, i to tak od razu robi, okej. Okay. Misja zakończona. Zbuduj zbiornik na wodę, tylko potrzebuję jeszcze jakiś tkanin. A, tu mamy tkaninę. Tu możemy zrobić, dobra. To tkaniny to te, no. Cyk. Tych włókien robimy, dobra. Zbuduj zbiornik na wodę. A, i tu nie będę mógł chlać tutaj wodę, okej. Okay. Cyk. Kolektor wody. Poziom pierwszy. Elegancko. Expa. Dobyłem. Idź do miasta i zacznij zdobyć trochę metalowego złomu. Do miasta. Open the door. A, i tu mogę pewnie butelkę położyć. Pusta butelka na wodę. Tyk. I co, ona się wypełni? Powinno, nie? No dobra, to co, idziemy na miasto? Jak nam tak mówią? I zdobyć trochę metalowego złomu. O ja, tu już tam widzę zombiaków. Czekajcie. O ja, tam widzę dużo zombiaków. Ja bym sobie chyba strzał porobił trochę. A, i zdobyłem chyba też punkty, no właśnie.
Zwiększona prędkość przeładowania. Damage. Damage. A to co to było? Skradanie się. Nie, no tam skradanie tam. Zwiększenie zdrowia. Sprintu. Dobra, weźmy sobie zdrowie, zwiększmy. Damage od pistoletu. Ciekawe, czy to działa na łuki, kurde. Może tu jest na łuki, bo mamy jakby łuk pod tymi karabinami turmowego. Trudno mi powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Ale... Nie! Nachlał się wody, no i co za kurde kupek. Dobra, ale teraz tak. Żelazne strzały mogę zrobić, proszę bardzo. A, bo to ze złomu. Ale dobra, to nie. To na razie... O, zróbmy jak najwięcej tych normalnych strzał. 49, proszę bardzo. Idziemy. Idziemy na miasto. Ej, nie za dużo tutaj tych zombiaków? Proszę państwa, proszę się uspokoić. Mogłbym tutaj ten? Przy okazji pozbierać to nieco. Teraz chcesz jeszcze patrzeć, ciągle się mną te zombiaki nie interesują. Dobra. Dobra. Headshot. Ej, to jest jakaś nauczycielka. Dobra, oddawaj strzały, Mendo. A co tam masz? Dolary. Dawaj, pieniądze. Dobrze. 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 Ale nie ma tutaj, widzę, obrażeń od headshota. Chociaż to są zombiaki, nie? Oni nie mają w mózgu nic. Dobra. Oni w głowie nic nie mają. O, metalowy złom. Bierę. A tu mogę coś? Ej, tego nie przeszukałem. Chyba. Dobra, tu jakiś futbolista. Ej, tylko czy on nie będzie miał obrony od... Na głowie. Dobra, łatwo. O, jakiś plecak mały. Aha, pan policjant idzie. Dobra, ale czemu mi teraz to pokazujesz? Przerywasz mi tutaj moją kanonadę. Dobra, bierz wszystko. Właśnie plecak, czy ja od razu ubrałem ten plecak? Ubrałem. Mały plecak, spróbuj znaleźć większy. Mały, nie mały. Dobra, czekajcie. O! O! Chyba lepiej iść spać. Niż w nocy szaleć po ten... Po mieście. Bo nic nie widać. Nie chciałbym ryzykować. Chociaż mam tutaj... Latarkę też, ale... Ta latarka to tak... Coś tam daje, ale... No dobra, a gdzie ja mogę iść spać tutaj? Tu jest w ogóle jakiś... Banko. Tutaj? Tu jest jakiś, kurde, kibel. Czekajcie. Tu można się wyisrać. Szalety publiczne. Może w namiocie? O. Mapę otwórz. Taka całkiem fajna ta mapa. Jakiś samochód widziałem na tej mapie. Otwórz zasoby pieniędzy. A? Pieniędzy? Weźmy sobie pieniądze tutaj, o. A tu mam już mały plecak.
Otwórz zadania. Poboczne. Tu jaki mamy dziennik z zadaniami. No dobra, ale gdzie jest w takim razie moje spanko? To jest magazyn. Ja muszę zbudować jakieś spanie? Wytwarzanie. Wytwarzanie. Ubiwać panie. Łóżko. O! O, ja mogę tak położyć po prostu sobie gdzieś łóżko. No to powiedzmy, że tutaj, nie? I odpocznij. Aha. Tak średnio. No dobra, ale... Coś tam widać. Latarkę mam. Jakieś wilki ciągle tutaj gdzieś ryczą. To mnie też... Może nie tyle interesuje, co martwi. Bo nie wiem, czy te wilki czują, gdzie ja jestem, czy... To jest wygląda jak coś innego, jakiś nowy surowiec, nie? Oho, sulfur. To nie przetłumaczone, ale to jest ten, siara. Siara. O, czekajcie, bo my jesteśmy głodni w ogóle. Jedz sobie puszeczkę. Co? Puszeczka tak mało daje tej? Jedzenia? Ojej, to słabo. To będzie na jelenie polować. Okej. Okay. O, biegnie pani. Pani! Dobra. A to jakiś węgiel, sodę ma. Jezu, tam jest dużo tych zombiaków. Pewnie tutaj zaraz nie... Ktoś... Nie zaszedł od tylca. Dobra. No kurde, gówno widać, nie? Trochę. Coś tam z dala widzę. O. Trafiłem nawet jakiegoś. Cyk. 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 Dobra, trafiony. Tu zacznie się do nas podążać. W naszą stronę. Takich po kolei może wyrżniemy tutaj. Kurde, no nic nie widać prawie. To jest z jednej strony dobrze, no bo jak jest ciemno, to ma być ciemno. Ale z drugiej strony... O, już tu do mnie biegnie jakiś. A? Jakieś wino, czy tam piwo. To byłem chyba. Turysta! Coś było, mogłem zebrać, coś gdzieś po drodze mi się mignęło. Ale turystę pierw musiałem ciabnąć. O, dobra, robi się jasno. Tu coś, o. Okej, okay. Pozbierany złom. Oho. Idzie jakiś emo dzieciak. Mogę mu wyciągnąć tą strzaję. Ej, odejdź ode mnie. Dobra. Nie tak szybko, nie ze mną te numery. Dobra, czekajcie, bo ja nie wiem, czy to mogę... O, mogę coś tutaj też pozbierać. Czemu? Ja tak prymitywnie tutaj się to zbiera. No ale powiedzmy, że... Nie ma gdzieś w środku kogoś? Misja zakończona, aha. Wybuduj kuchnię, tylko potrzebuję deski. To jest do zrobienia. Nie czekaj, dobra. Ale to zanim ten pójdziemy, to byśmy mogli też jakieś może łupy. O, na przykład kasę tutaj, cyk. Części elektroniczne. Podoba mi się tutaj to zbieranie w tych miastach, tylko jakby to jeszcze jakieś było rozbudowane. Takie duże miasta, powiedzmy, jakieś takie kurcze z drapaczami chmury i tak w ogóle. Ej, to by było naprawdę super. Bo gra też jest w fazie rozwoju, no to też jakby tak nie patrzeć.
Mam nadzieję, też będzie ją rozwijać. My sobie pozbieramy, co możemy. Mogę to? Nie. Tu zaraz jakiś ziomek nie wyskoczył kasę dawać. O, elektronika na przykład. Tutaj można pozbierać z wiatraka. O, spodnie! Te spodnie są lepsze od moich spodni. Nie mają jakichś statystyk. Więc nie wiem, czy to są lepsze spodnie, czy nie. Ale może to są właśnie takie bez... O! Rzeźni... Ło! Chłopak z McDonalda! Uuu, boom headshot. A ty nic nie masz przy sobie? Safe. Co to? Nasiona! Będziemy mogli tutaj jeszcze hodować. Dobra, to już mi się podoba. A sam nasiona kartofli? Motor tam jest. Uwaga. Kanina. Uwaga, śliska podłoga. Nie wiem, czy tutaj do góry to jest bezpiecznie tak wchodzić. A nie, tu widzę, nikogo nie ma. O, butelka, woda. Tu jakiś butelka na wodę. Na pewno się przyda. Liście. To? Nie. Z komputera nic nie mogę wytrzasnąć? Nie. No dobrze. A to z tego tu? Ocean. Nie. Dobra, podoba mi się tutaj te takie eksploracja tych miejsc. Tylko bym chętnie zobaczył jeszcze ją w jakiś bardziej rozwinięty sposób zrobioną, nie? Znaczy wiecie mi, panie? Jak kuchnię zbuduję? Jakiś benzynka może? No właśnie, bo tutaj też będziemy mieli pojazdy. To powinno być jakieś benzyny. Benzin jakiś. Właśnie, nie mogę tego motoru zakosić? Nie. O, jakiś... klucz. Zdobyłem. Tam jest jakiś samochód. A czekajcie. Bo jestem tutaj. A tu jest jakiś samochód też w mojej bazie? W mojej bazie był samochód? Nie widziałem żadnego. A ten samochód, bo na przykład mogę przejrzeć sobie, przeszukać? O, o, o! A. O. Można przeszukiwać pod maską. A to mi się też podoba. Bo tam jest stacja paliw jeszcze. Napój. Tu coś jest. Coś przed chwilą mignęło. A ta skrzynka, nie? Sok. Tu mamy coś. A, to było zamknięte. To była po prostu szansa, żeby wejść do kolejnego pokoju. No to też takie fajne pomyślane. Spodnie. Coś tutaj zdobyłem. Ja sobie to będę później w bazie przeglądał. O. A, tam u góry są. Wiem, że zdążę tutaj przeszukać, zanim zdenerwuję. Dobra, wróćmy sobie w takim razie do bazy. Będę na pewno potrzebował drewna. Może po drodze po prostu pościnajmy, bo widzicie, wybuduj kuchnię, wymaga od nas desek. Te liście też zbieramy, bo te liście są, kurde, tkaniny możemy robić z tych liści. No, a co to? Motor. Z takiego drzewka małego wypada tyle samo drewna, co dużego drzewa. Ej, kurczę, powiem szczerze, że przyjemnie dosyć się gra. Jestem pozytywnie nastawiony do tej gry. Dobra.
Co mi się nie zdarza często przy takich, jak mówiłem, low poly survivalach. Ale tutaj jest to na razie dosyć dobrze zrobione. To tak jak mówię, ja bym chciał zobaczyć takie lepsze, większe miasta. Nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe tutaj. No i co mamy? No nie mamy tutaj, nie, znaczy co, my byliśmy gdzieś tutaj. Ale nie widzę tutaj jakichś takich wielkich miast, takich metropolii w sensie, nie? Ja bym chętnie też takie zobaczył miasta gdzieś. Ale to, no tak jak mówię, no może się ta gra też rozwinie, nie? Bo tutaj tą mapę też nie widzimy całą. Jakby tu jeszcze jest do popisu, nie? Tworzenia świata. I mam nadzieję, że twórca będzie szedł tworzenia jakiegoś tego świata w sposób jeszcze bardziej większy, jakiś lepszy, bardziej taki jakiś, kurczę, zróżnicowany niż tylko takie małe miasteczka. To naprawdę by mi się wtedy podobało. No tam. Jeden na jeden, a tu można jakoś zwiększać populację. Nie, ekwipunek. Chciałem tutaj kolektor wody. O. Teraz tak, pusta butelka na wodę. I ja mogę puste butelki na wodę? Chowaj. Dobra, ale weź. Aha, dobra. Okej. Okay. I tu bierzemy puste butelki, a tutaj sobie napełniamy. Okej, okay, okej. Okay. Fajne. Dobra, tylko potrzebuję deski sobie zrobić. 20 desek. Tyk. Tyk. Max. O. Nie będę miał tyle. Brakuje jednej deski. Dobra, dobra. Czy my mamy gdzieś tutaj był pokazany samochód chyba, nie? Nie, tutaj bardziej. A, tam samochód. No to tam pójdziemy sobie później gdzieś. Samochód jeszcze. Cyk. Dobra. Drewno. Dużo drewna straciłem na strzały, ale widać, no, były potrzebne jakieś strzały. Dobra, idziemy sobie zrobić tam jeszcze jedną deskę i spróbujemy sobie zrobić kuchnię. A. Tu widzę, że chyba jeszcze namlok to będzie jakiś... Deskę, cyk. Kuchnia. Namlok to chyba nam... Tak, automatyczny bieg włącza, jakbyśmy chcieli odpocząć od sterowania postacią. Budowa, kuchnia. No, ale zobaczcie, taki tam grill ładny. To bądź, okej, okay. Co? Wybuduj sypialnię, no i... A, i tutaj możemy sobie... Gotowana, max. Syk. Gotować różne pomidorków, na przykład tutaj, o proszę bardzo, nie, z jabłek. Z herbatę jabłkową, chicken stew, pieczone te gotowane kurczaki. Ja czy można jakąś farmę kurczaków też tutaj zrobić. I znowu potrzebuję desek, żeby budować sypialnię. No tak. To by się przydało. Zjedzmy sobie puszeczkę. Ej, ja bym poszedł po ten samochód zobaczyć jeszcze, jak on wygląda. Żeby zobaczyć tak jeszcze... Jak można tu jeździć? No niby jest gdzieś w tamtą stronę. Podobno może jeszcze ten, weźmiemy sobie drewno. Bo będziemy potrzebowali do zbudowania sypialni. Dobra. Dawaj. My powinniśmy sobie te gotowane szyneczki, które robiliśmy, powinniśmy sobie wrzucić tutaj. O kurde, tylko ja mam tutaj tak dużo tych rzeczy. Proch strzelniczy w ogóle też mamy. I dużo plecaków. Nie wiem, czy je można jakoś niszczyć gdzieś. Samochodowy zestaw naprawczy. O, akumulator.
Kurczę. Dobra, o, to chciałem, nie? Jak będę głodny, to sobie szyneczkę wsunę. Będzie pan zadowolony. Dobra, ciekawe, czy ja będę musiał naprawić ten samochód, czy on już będzie w porządku. Dobra, idźmy zobaczyć. Gdzie jest ten samochód? Jaki tu? To jest jakiś automat do gry. Chyba widzę samochód. O, już biegnie do mnie. Padaj, człowieku! Ja biegnę po samochód. Że będę mógł wejść i jechać. Dobra! Dobra! Nara! Przejechałem go. Dobra, mamy samochód. Aha! Ej, dobra. To jakiś Polones. Łada, chyba. No i tu mamy garaż, tylko że nie możemy... Nie, dobra, i co? Nie możemy sobie tutaj ten... Jak to jest? Tu możemy jechać. O, tutaj się naprawia. Okej. A tu jest bagażnik. O, dobra. Fajne. Deski. 10 desek potrzebuję. Dobra, cyk. I budujemy sypialnię. Cyk. No. Teraz to już, kurde. Mamy. O, i możemy... możemy jakiś ludzi uratować. Zobaczcie, mamy miejsca na dwie osoby. Większa populacja obozu do dwóch. Dobra, to czekajcie, bo my mamy samochód. Możemy do kogoś podjechać. Jedziemy. Dobra. Brym, brym. Może wiecie, taki ziomeczek będzie tam nam jakieś coś wytwarzał. Pomagał nam. Oho. Że tam gdzieś. Nie wiem, czy tak jeżdżenie po takiej trawie to bezpieczna sprawa. O, czekaj, tylko z której strony my musimy tutaj podjechać, żeby wejść do środka. Ciekawe, czy ja bym mógł jelenia przejechać. O, czekaj. Ej, tu jest jakiś chleb? No gun. Ale ja nie mam... O. Możesz zaprosić ludzi do dołączenia do twojej bazy. Po dołączeniu do bazy możesz im przypisywać różne zadania, takie jak zbieranie drewna, tworzenie środków medycznych i tym podobne. Istnieje limit osób, które możesz mieć w bazie, ale możesz go zwiększyć, budując lub rozwijając salę sypialnianą. Budowa sali sypialnianej zwiększa także morale twoich ocalałych towarzyszy. Możesz zobaczyć populację swojej bazy w lewym górnym rogu, gdy jesteś w bazie. A to widziałem, tak, to już no gun. Ja nie mam gana, mam tylko łuk. Dzień dobry, o jest, tu są tu ziomeczki. Oni mają jakieś statystyki? Gonzales, on wygląda jak Rambo. No chodź. Gonzales. Teraz dopiero ma. Spragniony, smakusz, mistrz kuchni, ekspert medyczny. Czyli on by mógł być kucharzem. Dobra, dopiero będę mógł zobaczyć... Nie ma jakiegoś do zbierania drewna. Zaproszenie. Górnik, myśliwy, skurczony żołądek, rzadkie pragnienie. O, dobra, Johnny. On nie ma negatywnych, ma same zielone. To bierzemy go. On będzie myśliwy, on może być myśliwym, czyli może polować na jedzonko. Ty, a ty? Też ma... Masz tak, wszystko takie same masz. Ale możesz być górnikiem, no. Bo jeden może być myśliwym, drugi może być górnikiem. Co, mamy tutaj jakiś... O! Przez drzwi przechodzimy. No dobra, tutaj to jest to do poprawienia chyba. Nie ma tu jakiegoś sklepu czy czegoś w tym stylu? Mogę przechodzić przez drzwi? Nie, nie mogę. Przez niektóre mogę przechodzić, a przez niektóre nie mogę. Na przykład przez te mogę przechodzić, dobra. Zapisane. Bo zastanawiam się też, czy na przykład mamy też... Jakieś... Buduj centrum medyczne. Bo czy możemy handlować gdzieś? Ale chyba nie. Tam jest WC tylko.
No dobra. Tak już nie mam miejsca w bazie. Ej, czy mógłbym... Benzyna też, ej. Nie, nie naprawiaj. A dobra, jest tutaj faktycznie. O, zobaczmy, czy my możemy polować tak na jelenie. Bum. No. I one się nawet nie boją. Tu już widzę, że dobry sposób na polowanie mięsa. Dobra, myśliwy mi niepotrzebny. Wystarczy samochód. Dobra, tyk. Weź wszystko. Tyk, weź wszystko. Tylko myślałem, że mi znikł ten jeleń. Dobra. Czyli polowanie jest łatwe. Znaczy mieć samochód. Właśnie, tylko czy... A spróbujmy właśnie naprawić. Nie, naprawione. No i łatwo. Polować na jelenie łatwo. Wystarczy je przejechać. To bardziej humanitarny nawet sposób niż takie ciumkanie strzałami, nie? Bo tak go przejedziecie, leży, a tak musicie go tam powoli dziabać. Dobra, dzień dobry. O, widzę, że już chodzą tutaj. Widzę, że muszę im centrum medyczne zbudować. Dobra, no to... To, no rypiemy. Drewno. Żeby mieć na... Bo ja chyba miałem jeszcze drewno trochę w tym. A, ja teraz zjechałem... A, tutaj, to, czyli tutaj już wejście do bazy jest z drugiej strony. Dobra. Zastanawiam się, czy właśnie czy w przyszłości twórca planuje też dodać na przykład jakieś... takie eventy tyłu Tower Defense, że będziecie musieli chronić też bazę przed jakimiś najazdami zombiaków. Mogłoby być to ciekawe, jeżeli oczywiście by tutaj stworzyć jakąś też crafting pod defensa, nie? Ale chyba na razie nie, coś mi się wydaje. Ej, dobra, ale to co, mogę teraz im coś kazać, robić? Rozmawiaj, przełącz kontrolę, pokaż co masz. Nie, dobra. Do zobaczenia. Przełącz kontrolę. Aha. Ja mogę to tak... ja mogę nimi sterować wszystkimi. Który mi się spodobał. To fajne. Jak ja mogę zarządzać też nimi? Jeżeli chodzi o tych ziomeczków. A, dobra. Czekajcie, bo ja potrzebuję deski. Ja mogę na przykład kazać komuś... nie wiem. A, może gdzieś tutaj postać? Jack. Informacje. A, zarządzanie bazą. Możesz przypisać zadania do swoich ocalonych z okna zarządzania bazą. A gdzie jest okno zarządzanie bazą? Nie. A? Nie wiem, gdzie jest okno zarządzanie bazą, więc trudno mi w tym momencie powiedzieć. Wytwarzanie, mapa. Możesz przypisać z okna zarządzania bazą. Wybierając z prawej strony ocalali. No dobra, ale jak się tą bazą zarządza w takim razie? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, może nie jest to jakoś tak istotne na ten moment. Dobra. Centrum medyczne. Może dopiero muszę coś wybudować? Albo z drugiej strony, tam był jeszcze też takie coś jak ta mapa i tak dalej, taki namiot właśnie. Tak jak tutaj. Wybuduj garaż. A to potrzebuje akumulatorów więcej. O, i tu mogę robić te bandaże i takie tam podobne.
Dobra, czekajcie, ale takie jeszcze, bo może to zarządzanie bazą gdzieś tu można, może otwórz zadania, tu są pieniądz. Pieniądz to tutaj wrzucić, nie? Dobra, zadania, otwórz mapę. Zarządza, o, jest! Johnny, odpoczywanie, nie, sorry. Ty masz iść na polowanie. Co? Bo ty jesteś górnik myśliwy? Ty też jesteś górnik myśliwy. No to ty, jak jesteś górnik myśliwy, no to idź na górnictwo. O, no i to mi się podoba teraz. Cyk, latarkę. No i teraz tylko tak, potrzebowalibyśmy więcej akumulatorów, tylko ja nie wiem, czy ja mogę je wytworzyć, żeby zrobić garaż. Raczej nie widzę. Raczej trzeba by było je znaleźć, te złomy, jeszcze więcej trochę, żeby zbudować garaż. No, no i pili państwo, ale powiedzcie mi, co sądzicie o gierce, bo mi się wydaje, że całkiem przyjemna gra się szykuje, jeżeli to będzie jeszcze jakoś rozwijane właśnie fajnie, w fajny sposób. Na razie ta mapka jest taka trochę ubogo wyglądająca, aczkolwiek jest sporo też rzeczy tutaj do jakby przeszukania. Tu jakieś samochody, nawet mamy tu pustynię, góry, tak, Yellowstone Park, farmy. Nie jest też duża ta mapa, chyba tak mi się wydaje. Też trochę ona, trochę jest, bo tu byliśmy. To metr, tu jest 500 metrów, czy tu kilometr. No, nie jest jakaś też bardzo duża, ale no jakby to jeszcze było zrobione jakoś z głową. Ta aura tutaj jest jakaś. Może to jest to ta aura. Jakby to było zrobione jakoś z głową. Tutaj tu coś widzę jeszcze. To jest chyba wyspa, nie? Tak, bo tu to jest wyspa, którą tutaj widzę, te morze otacza. Czyli ta mapa jest jakby już cała. Tylko jeszcze po prostu jest do zagospodarowania ta mapa. No, myślę, że będę się przyglądał tej grze. Możemy na pokój hobby. Możemy to im zbudować. Jeszcze jak te samochody, będziemy mogli tam jakoś ulepszać. Nie wiem, mojego ładę. To też spoko. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba ta giereczka, jak ją widzicie. Czy wam się podoba, czy byście tutaj coś jeszcze dodali, zmienili? Czy co widzicie, jakiś jeszcze jakiś może... Ja mogę tu dać te butelki jakieś? Nie mam butelek. Widzicie tu jakieś możliwości fajnego rozwoju tej gry jeszcze w ten jakiś sposób? Co byście chcieli zobaczyć w takiej grze tak naprawdę? No oczywiście patrząc na możliwości tego low poly, nie? Jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby nie przegapić jakichś kolejnych nowości, jakichś podobnych gier albo innych. I do zobaczyska. Nara.